Witamy serdecznie wszystkich widzów Niepoprawnego Radia.pl, widzów i słuchaczy Niepoprawnego Radia.pl z Korku. Stoimy przed Counties z panią Jadwigą Chmielowską i za chwilę po prostu porozmawiamy sobie o sprawach wszystkich nas nurtujących. A to jest taki typowy irlandzki pub, tak? To jest właśnie typowy irlandzki pub, gdzie dostanie pani nie tylko Murphy's, nie tylko Guinness, ale także polskie piwo. Dostanę? Dostanie pani. Ale spróbuję miejscowego. Dokładnie. No to chodźmy. Dzisiaj naszym gościem jest pani kobieta, która, o której car powiedział kiedyś coś takiego, jeden z carów, z Polakami jakoś byśmy sobie dali radę, no, tylko te Polki. Naszym gościem jest pani Jadwiga Chmielowska. Umysł ścisły, a jednocześnie wielka humanistka, działaczka, wojownik. Witam pani Jadwigo. Witam i witam państwa. Pani Jadwigo, w 2008 roku powiedziała pani, że potrzeba byśmy jako cofnęli się do tego okresu z roku 80, kiedy tego stanu ducha z roku 80, kiedy byliśmy społeczeństwem zintegrowanym, spójnym, solidarnym, radosnym. Czy przez te ostatnie 4 lata zbliżyliśmy się do tego ideału, czy też może atomizacja społeczna postępuje? Jak pani to widzi? Był taki moment, kiedy społeczeństwo się obudziło, zrozumiało, że coś jest nie tak i że bez udziału poszczególnych osób jednak nic się nie zmieni. To był moment po Smoleńsku, po 10 kwietnia, kiedy ludzie wyszli na ulicę, kiedy przyjechali oddać cześć tym, którzy zginęli. I wtedy jakoś byli razem na tym krakowskim przedmieściu. I był to też, moim zdaniem, moment niewykorzystany, ponieważ nie można nastroju rewolucyjnego, czy takiego podniosłego utrzymywać dość długo. Zawsze rewolucja idzie takimi falami. No potem pokazano, że jednak no nie chce się tego zrywu. PiS zrobił wielki błąd, bo należało wtedy ludzi, którzy się zgłaszali, którzy przyjeżdżali, którzy chcieli pomóc PiS-owi, należało budować partię powszechną. Rozbudować, nie wiem, 10 tysięcy członków, 100 tysięcy członków. Ludzie chcieli wspierać. Masowo. Przychodzili masowo do biur poselskich, jeszcze jak były zbierane podpisy. No to przecież stałam przy biurku, takim stoliczku, powiedzmy, w centrum miasta, w Katowicach. W ciągu, powiedzmy, 2 godzin na 10 osób wysłałam do biura ludzi, którzy po dyskusji chcieli wstąpić do partii. Niekoniecznie można było, znaczy trzeba było ich od razu jako członków przyjmować. Mogli być wspierający, sympatycy, ale należało to robić. A wtedy niestety większość działaczy, tych lokalnych, regionalnych, no, poczuła się chyba zagrożona i ten rozwój partii nie wstępował. Zresztą później, po 10 kwietnia, no, powstał ten ruch robiony przez Solidarnych 2010, jest stowarzyszenie. No więc jest szansa, ale to już minęło te prawie 2 lata, prawda? A ludzie nie widzą szans, po prostu nie widzą szans, nie widzą możliwości wpływu na nic. Bo co z tego, że na przykład jakiś protest podpisze 2000 ludzi, 100 tysięcy ludzi, 1 200 000, jak i tak władza robi to, co zechce i nikogo nie pyta, a społeczeństwo ma w poważeniu dużym. Przykład, w tej chwili koncesji, nie? Koncesja radiom, znaczy telewizja związana z Radiem Maryja, koncesji nie dostała. No bzdury mówią, że tam ponoć kondycja finansowa i tak dalej. 1 200 000 podpisów złożono. No i co? I nic. Władza ma społeczeństwo gdzieś. Społeczeństwo jest po to, żeby je oszukać,
żeby tam ileś osób zostało w ogóle w domu. Mała garstka ugłupiona poszła na wybory, zagłosowała tak jak należy i władza po prostu się cieszy i trwa. A do władzy idą ludzie z dwóch względów. Psychopaci, którym potrzebna jest po prostu no, poczucie władzy, dowartościowanie swoich kompleksów, znaczy powiedzmy jakieś tam względy psychiczne, albo po prostu ci, którzy idą tam ze względów finansowych. Nic nie potrafią w życiu innego robić, no to należy być posłem, pieniądze lecą, robić nic nie trzeba, trzeba być posłusznym, głosować tak jak dyscyplina partyjna nakaże. W związku z tym nie czytają nawet ustaw. Jest tragicznie. Sytuacja w Polsce, ludzie sobie tego nie zdają sprawy, jest tragiczna. Jeszcze w historii Polski nie było tak źle. Zresztą ja mówiłam o tym w 93 roku, że no wróciliśmy się za historycznie, czy po prostu historia zatoczyła pętlę i jesteśmy w końcu XVIII wieku, gdzie jest też Targowica, gdzie część ludzi z hasłami patriotycznymi na ustach robi wszystko, żeby państwo polskie przestało istnieć i że to będzie szło. No i faktycznie tak jest. Ja oceniam, że w tej chwili część ludzi, którzy są na najwyższych stanowiskach w państwie, przed sobą samym, oni czują, że oni są patriotami, że oni to robią dla dobra Polski. No bo jak? No co? Wojnę Moskwie wydamy? No trzeba tak zrobić. Trzeba kłamać w Smoleńsku, trzeba kłamać w innych sprawach. No i tak jest. Część na przykład uważało, no ale musimy do Europy iść. No, no przecież jak nam banki kazali wszystkie sprywatyzować za tę kwotę, którą dostaliśmy stabilizacji finansowej, to no, trzeba się zgodzić, trzeba rozwalić całą bankowość polską. No przemysł, no musimy zlikwidować, bo Unia każe, że mamy jakieś tam limity, że no, należy sprywatyzować, sprzedać. Nie zastanawiano się, że są wrogie przejęcia, czyli kupowano tylko dlatego, żeby pozbyć się konkurencji, a wręcz likwidacji całej gałęzi przemysłu. Ja nie wiem, no przecież to widać, że wszystko to, co zbudowali dziadkowie nasi w drugiej RP, przemysł stoczniowy, lotniczy, maszynowy, zbrojeniowy, chemiczny, jeszcze ileś tam innych gałęzi, zostało wszystko zaorane. Straty gospodarcze w tej chwili w Polsce są jak po wojnie. Przecież te parę milionów młodych ludzi, którzy wyjechali, no to jest tak jak po wojnie. Te dzieci, które się rodzą w rodzinach, no to będą Irlandczycy, Amerykanie, Niemcy, Francuzi, Szwedzi, kto tam, prawda? Czyli upust krwi jest też spory, ponieważ my demograficznie w tej chwili no, jesteśmy na minusie już w tej chwili chyba. I to jest straszne. Czy te osoby wrócą? No część wróci. No część na pewno. Część wróci. Spotykam ludzi, ale którzy... jak to jest, że ludzie, młodzi, wykształceni, którzy mogliby być, nie wiem, lekarzami, prawnikami, ci ludzie zamiast budować Polskę, budować nasz przemysł, budować bogactwo kraju, oni w tej chwili na zmywakach szorują gary w całym świecie. Dla mnie, słuchajcie, kończy się druga wojna światowa. Czyli Polak ma być robol i ma pracować w całym świecie, głównie w Niemczech, szorować gary, myć, sprzątać i tak dalej. To jest straszne. A następna rzecz, której się mało mówi, to jest to, że zmienia się ducha narodowego. W jaki sposób? Ograniczanie lekcji historii. Teraz historii się będzie uczyło w pierwszej klasie liceum tylko, potem już nie. Przez to, że chyba lektury przestały być czytane, jest możliwość wprowadzenia takiej pseudoreformy. Przecież w syzyfowych pracach, tak, jest, że nas uczą po
kusoczkami, czyli fragmenty, i teraz też tak uczą. Przecież nie czyta się całych lektur. Fragmenciki, które są w czytankach. I wtedy przecież wprowadzili koło samokształceniowe, żeby poezję czy literaturę, powieści polskie czytać całe, bo no, wyrwane z kontekstu to jest bez sensu, to jest strata czasu. Być może, że w Polsce też przyjdzie czas na to, żeby no, uczyć w tajnych kompletach, prawda? Tajnych, no w tej chwili jeszcze w jawnych można, ale nie wiadomo, likwidacja matematyki w szkołach. No, ja nazywam to likwidacją, bo jeśli człowiek wie, że na maturze tego nie będzie zdawał, to jest matematyka, no to jest, nie? A przecież uczenie matematyki daje możliwość logicznego myślenia, bo to jest, ćwiczy się mózg. I to dobrzy matematycy zawsze widzą rzeczywistość taką, jaką ona jest. Bo oni analizują, im to musi wszystko grać, prawda, bo 2 razy 2 jest zawsze 4. A dla humanistów może być to różnie. Może 6, a może po 4. Światło, tak. Gdzie mówiono, że w Polsce tak jest, tak, nie, nie, bez światłocieni. A tu wprowadzają bez przerwy światłocienie, że może to tak widzimy, a może inaczej. I nie ma tego oglądu rzeczywistości takiej, jakiej jest. Natomiast ja uważam, że nie jest tak źle w społeczeństwie polskim, ponieważ to, że do wyborów idzie na około 50% w ogóle, to jest to, że ludzie nie chcą brać udziału w oszustwie. Poza tym, przecież kandydaci, przecież są okręgi, na których naprawdę nie ma na kogo głosować. No właśnie, ja tutaj przerwę. Dlaczego pani nie było na liście PiS-u w Śląsku? Ja uważam za skandal, ja i moi przyjaciele. Byliśmy pewni, że będzie pani, że będzie szansa zagłosowania na panią na Śląsku. Znaczy, jak to się stało? No przede wszystkim nikt nie zaproponował mi startowania. Nie wiem, czy no chciałabym. No bo powiedzmy, zdawałem sobie sprawę, że to jest walka ciągła. A tak szczerze mówiąc, to przy obecnym układzie w Sejmie, gdzie głosuje się według dyscypliny partyjnej, nie wiem, na ile jest możliwość przygotowania się do każdych ustaw. Bo poseł jest posłany, czyli on realizuje to, z czym myśmy go posłali. Czyli prawdziwy poseł pyta wyborców, co on powinien robić. On wokół siebie szuka specjalistów, którzy się na danym problemie znają. Nie on sam, bo mu się tak śniło w nocy. Albo jak pani Hanna Gronkiewicz-Walc powiedziała, że Duch Święty ją oświeca. Przecież ona tak powiedziała. Więc nie wiem, na ile byłaby szansa w ogóle, żeby moja działalność w Sejmie miała jakikolwiek sens. Więc ja musiałabym mieć ileś zespołów, które by pracowały na mnie. Nie wiem, na ile siedzenie całych tygodni w tych ławkach sejmowych no, jest pracą twórczą. Uważam, że nie. No, nie wiem, czy to na zmęczenie co niektórych. Tak, ja nie wiem, czy to z moim temperamentem i nie kłóciłoby się, ponieważ ja lubię coś, co daje efekt, co choćby drobnym kroczkiem posuwa nas do przodu. A oglądając to, co się w Sejmie dzieje, słuchajcie, my mamy Sejm nieustający 22 lata. Przecież to jest chore. Po co? 22 lata ludzie przyjeżdżają, jeden tydzień siedzą na sali sejmowej, a drugi tydzień pracują w komisjach. No przecież to jest chore. Oni powinni mieć przygotowane rozwiązania, koncepcje. I oni przyjeżdżają uzgadniać tylko. W ogóle nie jest. Jest masa profesorów, masa praktyków, bardzo dobrych, ale nikt ich o to nie pyta, nikt. No cały czas słyszymy o tym, że mamy rządy fachowców, od tego czy tamtego, wszystko się rozłazi. A pani mówi, że tak naprawdę to nie mamy tych fachowców, bo nikt ich o zdanie nie pyta. Więc w takim razie, kogo tam właściwie mamy? Kto tam właściwie jest? No zdaje się, premier jest historykiem. No to nie wiem, czy on się zna na funkcjonowaniu państwa, prawda? No może się zna.
ale po jego skutkach, jego pracy widać, że się chyba nie zna. Może nie przerobił lekcji Prusy Wschodnie. Byłby taki dumny z tego, że reaktywował ten projekt. Może, może, ale w każdym razie widać. Pan prezydent jest też historykiem. No, jego skuteczność i wiedza historyczna jest jaka jest, to też widać. Że, proszę Państwa, po owocach jego poznacie go. Nie to, co człowiek mówi, co obiecuje, tylko to, co robi, co jest namacalne, co ja mogę zobaczyć, dotknąć i mieć w garści. A to, co się mówi, to jest... I ludzie po prostu powszechnie wiedzą, że to jest strata czasu. Pójść do wyborów to jest strata czasu, bo oni się wybrali i tak. Myśmy teraz zrobili świadomy wybór, taką akcję ogólnopolską, ponieważ zdaliśmy sobie sprawę z tego, że raz, można głosować na PiS tylko, bo nie ma w Polsce innej partii. Musi się mi podobać bardziej lub mniej PiS, ale na kogoś innego głosować to jest w ogóle skandal, prawda? Czyli głosujemy na PiS. Ale wiedzą, że na przykład pierwsze miejsce, jeśli dostanie dużo głosów, on jak gdyby wciąga z listy te osoby, które są niżej i które mają najwięcej głosów. Ale nie zawsze na pozycji drugiej, trzeciej, czy tam którejś, są ludzie fajni, prawda? No myśmy spróbowali wybrać z tych list, już przygotowanych dla PiSu, ludzi, których naszym zdaniem, naszym, czy tej no, opozycji, czy ludzi walczących o to, żeby Polska miała jakiś być niepodległy i nie był on tylko taki jakiś, tylko żeby Polska mogła się rozwijać. No, myśmy przepatrzyli te listy, ja to tak brzydko nazywam, i wybraliśmy tych, których uważamy, że można byłoby głosować, albo nie byłoby przynajmniej gańby, jak to się po śląsku nazywa, czyli hańby, jeśli te osoby weszłyby do parlamentu. No i dość dużo ludzi weszło, ale zrobił się straszny raban. Ja usłyszałam, jakim prawem coś takiego robiłaś, z kim to uzgodniłaś. No więc to nie ja wpadłam na pomysł, zrazu przyznaję. Kolega z Warszawy zadzwonił do mnie, mi się to bardzo spodobało. Skonsultowaliśmy, bo my konsultujemy. Jak ja mam genialny pomysł, to ja wiem, że to jest mój pomysł, a wcale nie musi być genialny. Ja próbuję przedyskutować to. No więc myśmy uzgodnili, że ten kolega miał się ten pomysł, weszliśmy w to. Ale robienie teraz zarzutu z tego, że myśmy wspierali za własne pieniądze, za własną pracą. To była społeczna inicjatywa. Tak. To weszło w to kilka środowisk. Kilka środowisk ludzi walczących o niepodległość Polski w latach 80. Tak, Stowarzyszenie Działaczy Niepodległościowych Nieprzejednej Anani i Solidarność Walczących. Czyli to nie była jakaś grupa osób prywatnych po prostu, nie. Tylko ludzie, którzy środowiska. Mieli ze sobą pewne osiągnięcia, tak, którzy tak. Byli po prostu tak, znani. Tak, i myśmy obdzwonili całą Polskę, tam gdzie mieliśmy jeszcze resztki struktur i pytaliśmy, powiedz, kto to jest. Albo na kogo byś głosował tak, żeby właśnie tej gańby nie było, prawda? I część ludzi przeszła, ale teraz jak ja dostałem pytanie, a z kim to uzgodniłaś? Ja pytam, hola. A kto pytał? Przepraszam. Hola? Z PiS-u. Pytam, hola? Przepraszam, a kto ze mną uzgadniał Magdalenkę, że pójdzie i tam będzie siedział? Kto ze mną uzgadniał okrągły stół? Kto ze mną uzgadniał rozwalenie Polski? W odbi z takim pytaniem, bo to jest mój kraj, mój, a nie wasz dla realizacji własnych, prywatnych celów. Rozwaliliście Polskę, że teraz się mówi, że dziewczyna zaradna to ma sponsora? Przecież to są kurtyzany, które będą czym? Lekarzami? Później? Nauczycielkami? Co to jest? To jest inteligencja? To jest burdel. I wy próbujecie z mojego kraju, z Polski, zrobić burdel. Więc wolni z takimi pytaniami i to natychmiast. Zróbcie porządek na Śląsku. Co poseł, to raś. Albo idiota i nie wie, że to jest blisko rasiu. Ale on jest posłem. Więc jak to jest możliwe w ogóle? I to takie wśród posłów. Przecież ja
to rozmawiam z posłami, z nami przecież. Mówię, słuchaj, zrób coś. No zajmij się tym. Obudź się, misiu, z gawry, wiosna idzie. A co ja mogę zrobić? No to przepraszam, to kto może cokolwiek w Polsce robić? Po co tu jesteś? Za co bierzesz kasę? Tak. Tam. Mnie się zdarzyło, że z wiceministrem rozmawiałam, to był 97 czy 98 rok. AWS-owski rząd. Poszłam do wiceministra i mówię, słuchaj, to. Mam przekaz bezpośredni. Sprawdźcie to przynajmniej i zróbcie coś. Jesteś wiceministrem. A co ja mogę zrobić? Ja mówię, jak to co może zrobić? Jesteś wiceministrem i na tym się znasz. No, pani Jadwigo, dużo by mówić. Ja nic nie mogę zrobić. No może nie mówić, ale co coś zrobić. No. Nie, ja powiedziałam mu. Ja powiem panu, co pan może. Wstać z tego fotela, wziąć teczuszkę i sobie pójść. Raz na zawsze. Bo jeśli pan nic nie może, to po co pan tutaj jest? Pan jest ministrem. Pan ma rządzić tą branżą w całym państwie. No a co to jest? Jak zlikwidowano przemysł na przykład cukrowniczy cały. I jak, słuchajcie, to jest właśnie... No to mówi pani z doświadczenia. Perełka, tak. Ja byłam wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej w cukrowni. Czy zna pani to od środka? Proszę sobie wyobrazić, jak można sprzedać cukier po złoty 50, jeśli on w hipermarketach jest po złotówce. No pytanie proste, nie da się. I jak to jest, że w tej chwili, po likwidacji iluś tam cukrowni w całej Polsce, cukier mamy po 4,50. No, właśnie ostatnio kupowałam. A cena produkcji cukru była złoty 25. Czyli co? Przyszedł cukier tani po to tylko, żeby wykazać, że cukrownie są nierentowne, prawda? Tak. Ceny dumpingowe. Ceny dumpingowe. No, bo myśmy nie mogli poniżej kosztów sprzedawać, bo jeszcze trzeba sprzedawcom, jeszcze trzeba tam różne rzeczy. No i co? I wykończono. Myśmy wtedy się ale śmiali. Dumping był, przecież jest karalny jako taki, jest. No to jest przestępstwo. Jest. I nie można było dojść, kto robi to. No można było dojść. No i, ministerstwo. I, a co ministerstwo? Rozłożyło łapki też? Tak. A co my możemy zrobić? Sprzedali to Francuzom, bardzo się cieszyli, że Francuzi kupili, a potem się okazało, że kupili to Niemcy. Zaorali. No proszę pana, ja to rozumiem. Niemiecki cukier jest słodszy. A Bamber, tak jak już wspominałam wcześniej, Bamber niemiecki ma większe potrzeby od polskiego rolnika. Ma. No to po co? Po co ma w Polsce? Polacy mają być pariasami Europy i mają kupować i harować i płacić jak najwięcej. Przecież, no po co w Polsce? To będzie tani rynek zbytu. No wszystko. I produkować dzieci, żeby przyjeżdżały do Niemiec, do Berlina, do Dortmundu i szarowały gary, sprzątały kible. To jest tragedia. I ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że mówią, a ja nie chcę się zajmować polityką. Ja bym też chciał. Ja naprawdę mam hobby, wiele hobby. Chciałem się zająć swoimi sprawami. No ale niestety polityka zajmuje się nami. Zajmujesz się, prawda? Tak. Chcesz do lekarza pójść i mówią ci za 3 miesiące, ale za 3 miesiące, no to ty już jesteś zdrowy, no to już bez sensu. Albo cię nie ma. Albo cię nie ma. Też. W tej chwili, no, lista leków. No dlaczego dla cukrzyków było tych aparatów z różnych firm, no nie wiem, z 5 czy 10 firm, wszystko jedno ile. Różne paski były. I ludzie mieli te urządzenia, nazwijmy to tak, tam kupowali tylko paski. A teraz zrobiono jak? Jedna firma, bo przecież, nie wiem, producent, Polak, jeden z najbogatszych ludzi, no on musi mieć z tego zysk. No to różne, prawda, jest zlikwidowane i muszą kupować tylko je. No więc to widać, no to przecież, no idiota by się kapnął. Tak jak z gaśnicami też był podobny problem. Badziew, wszyscy muszą kupować ten sam, tak? Po przeszczepach ludzie nie mają refundowanych leków. No to po co? Robić przeszczepy. Robić przeszczepy. Bez sensu, słuchajcie, bez sensu. No, lekarz się trenuje, to chyba to jest jedyny pożytek. Potem wyjeżdża na zachód.
wiesz, na zachodnim wydworze, bo... Ale to, co się dzieje w kraju, to jest po prostu zbrodnia, bałagan. No, orliki. Nabudowali tych orlików. Okazuje się teraz, że nie mieli praw autorskich do projektu. W związku z tym firma, która to projektowała, żąda od każdej gminy teraz, nie wiem, jakieś 200 tysięcy czy tam ile. No słuchajcie, skandal na skandalu. Cokolwiek chwycisz, to się okazuje, ale bagno. Cokolwiek. Wszędzie. Bo gdyby to było, wiesz, jedno miejsce, no Partacz, Dureń jakiś, no minister się zgodził, no to wyszło jak wyszło, ale jesteśmy w stanie coś zbierać. Czy ale można, jak wszędzie, wszędzie autostrady, budowali autostrady, nie przejechał po nich żaden samochód i w 16 czy w 17 miejscach pękła. No to co ja mam o tym myśleć? Że obecna ekipa, czy ekipinami rządzące były kimś w rodzaju antymidasów, czego się dotknęli, obracało się w G. No bo przecież jak, no ja miałam firmę, powiedzmy, robiłam te filmy dokumentalne, no to co, to ja szukałam operatora, który będzie dobry, prawda? Który ja wiem, że on tego nie spieprzy, a przynajmniej zrobi poprawne zdjęcie. To szukam ludzi i proponuję mu, słuchaj, pracuj, nie? Ze mną. A teraz robi się odwrotnie. Przychodzi ci facet z ulicy i mówi, ja będę, ja jestem najlepszy. I tego musisz przyjąć. Czy ludzie, nie? Ludzie o tym nie wiedzą, jak na przykład w konkursach, nie? Te wszystkie konkursy, przetargi, jak one są ustawione. Więc my na przykład wiemy, że no, zrobienie tego stołu kosztuje minimum 500 zł. Minimum. To materiał, no i tam robocizna, jakieś podatki. Taniej tego nie zrobisz. No i przychodzą firmy, które mówią, no 520, 510, 550, 600 zł, ale wiesz, że on to jest w stanie wykonać. A przychodzi ci firma i mówi, to zrobię za 50 zł. I według przetargu ty musisz jemu to dać. No bo tak jest przepis. Tak. Czasami robi się tak, że graniczne się, czyli najniższą się odrzuca i najwyższą. No to wtedy podstawiasz drugą firmę. I jedna za 50, a druga za 80 zł. I ta za 80 zł przechodzi. Potem robi się aneksy. No dobrze, a potem to wszystko się dozładzi. Oni nie robią. I co dalej? Czy jest ktoś za to odpowiedzialny? Nie. No bo zgodnie wszystko z prawem. A, czyli tak zostało prawo skonstruowane. Czyli jest jakaś szansa, jest komunistyczne że... państwo. Przecież trzecia RP jest spuścizną prawną PRL-u. I to był błąd założycielski państwa. Myśmy proponowali, ściągnijmy rząd z Londynu, konstytucja 1935 roku, wybierzmy konstytuantę, wybory i już państwo, prawda? Bo tą konstytucję i tak trzeba zmienić. I wtedy byliśmy kontynuacją drugiej RP. I nie mielibyśmy sprawy z UBK-ami. Nie mieliśmy, bo było wiadomo, kto działał dla dobra państwa, kto działał dla szkody państwa. Czyli żołnierze wyklęci byli to żołnierze polscy, walczący niepodległy byt państwowy, a UB, który ich tam strzelał, zamykał w łagrach, więzieniach, byłby przestępcą, bo działałby przeciwko państwu polskiemu. Sprawa jest jasna, no i prosta. Ale myśmy tego nie zrobili. I UBEK działał zgodnie z prawem i ma emeryturę 5 tysięcy, 4 tysiące, 6. Kat Śląska, Morel, zmarł w 2007 roku i brał do końca z polskiego ZUS-u 5 tysięcy emerytury. A dziewczyny z Armii Krajowej, łączniczki i sanitariuszki mają teraz prawie po 100 lat i pani Gronkowiec-Walc posprzedawała kamienice i one są eksmitowane. Więc o czym my rozmawiamy? Trzecia RP jest po prostu kontynuacją PRL-u. Nic się nie zmieniło. Znaczy, przecież było tak, że strajki, nie? Na Śląsku, wszystko wyglądało, że pójdzie w dobrym kierunku, ludzie chcieli, ludzie wierzyli.
No i kazano im siedzieć przed telewizorami, w papciach, pić piwko i oglądać, jak na ich oczach w telewizji rodzi się niepodległość. No i co? I tak ludzie siedzieli, nie? No i przywódzi pił Kiszczak z Michnikiem. I zrobili nam państwo, w którym się dogadała agentura ze swoimi prowadzącymi albo prowadzący ze swoją agenturą. Oczywiście, że oprócz agentów przy okrągłym stole w Magdalence było masę pożytecznych idiotów, po prostu idiotów. No. Czyli poszło to w kierunku, którym miało pójść z myślą Kremla. Przecież pierestrojki nie robiono w Polsce, to jest bzdura. Pierestrojka przyszła z Moskwy, nakazana. Wszystkich więźniów politycznych w Rosji zwolniono w 1987 roku, a u nas w 1987 roku jeszcze aresztowano ludzi. Więc Moskal nakazał wszędzie, we wszystkich krajach demoludu robić pierestrojkę. No i jak Czałczesku nie za bardzo zrozumiał, no to służby specjalne zrobiły manifestacje, prawda, rewolucję, odstrzelili chłopa. Honecker też nie za bardzo rozumiał, musiał uciekać, prawda? To było nakazane, więc służby robiły, pierestrojkę robiły służby. A tutaj nawet na wykładach na mojej uczelni, gdzie studiowałem, oni wciąż wierzą, że to pierestrojka, że to było spontaniczne, że oni musieli i że Gorbaczow i tak dalej, no tak. Demokracja. Gorbaczow robił pierestrojkę. Tylko właśnie nie przyjmują do wiadomości, że to była pieredyszka. Tak, zmiana, to była zmiana legitymacji partyjnej na akt własności, już wiesz, że masz akt własności, jest w księgach wieczystych, tak, tak, zapisany, jesteś właściciel. Bo za komuny to nie można było tego dać swojemu wnukowi na przykład, tak. A teraz, przecież oni są właścicielami. Mhm. Oszukano też oczywiście, że tych średnich partyjnych, takich, że tam tylko byli w tej partii, oszukano doły partyjne i doły Solidarności. No ta Solidarność druga, która powstała, to jest nazwa ta sama, czyli zarejestrowano drugi związek pod tą samą nazwą. Uh-huh. Nie ma ciągłości. Nie ma kontynuacji, oczywiście. Nie zwołano zjazdu, zarejestrowano nowy statut. No. Nowy statut, no, zupełnie. W szczególe mało kto wie, no, podejrzewam. Nowy statut. Przecież Gwiazda, jeszcze paru ludzi z Komisji Krajowej z tamtych lat, z 80-tych lat, usiłował w 1988 roku doprowadzić do zjazdu delegatów krajówki. I można było zrobić, że kto będzie, kto jest w kraju, albo kto przyleci, prawda? Kto chce brać udział, no to jest. W drugim terminie można przyjąć, że są no wszyscy, którzy mogli być. Rozumiem. No ale tego nie zrobiono. Przecież, słuchajcie, akcja Renesans to była esbecka akcja, robiona jeszcze na początku 80-tych lat, gdzie próbowano stworzyć jak gdyby neo-solidarność z ludźmi, którzy się na to zgodzą, czyli z takich pożytecznych idiotów, tchórzy, na getów. Ty chcesz to złamać. I to się im nie udało. I to im się nie udało. I z tego odstąpili od tego. Czyli dopiero w 88-89 roku zaprosili do kraju. Jaki to był sukces? U nas mówią sukces, 35-procentowe wybory, sukces. A parę miesięcy temu, bo jesienią, u nas w czerwcu były wybory, jesienią, październik mniej więcej, tak, no to przecież na Węgrzech i w Czechach były 100-procentowo wolne. To jaki sukces? To mogliśmy te pół roku odczekać grzecznie. Czekaliśmy 50 parę lat, więc można było jeszcze... Aż całkiem to zdechnie. Oczywiście. A u nas... Słuchajcie, jaka jest 35-procentowa wolność? Czyli większe okno w celi? Tak. Albo jak może być dziewczyna 35% w ciąży? Nie? Albo ktoś jest 35-procentowy uczciwy? No albo jest, albo nie jest. No. A ludzie uwierzyli, bo to jest łatwo. W ogóle społeczeństwo się w tej chwili mówi tak,
po co będziesz pracował, po co się będziesz uczył. Życie jest takie, że trzeba się bawić, nie? Konsumować. Konsumować. I tak jak człowieka sowieckiego kiedyś budowano, to teraz buduje się idealnego konsumenta, który ma pracować, zarabiać pieniądze i natychmiast lecieć do hipermarketu i to kupować. Ale to jest kolejna utopia. No jest utopia. Ja jeszcze mam takie pytanie odnośnie... Jest utopia i nic z tego nie wyjdzie. Boją się polskiego narodu, ponieważ Polacy są matematykami. Właśnie też mało się o tym mówi, bo mówi się teraz, że Polacy się powinni wstydzić, nie? Za wszystko, za cały świat się powinni wstydzić, a nie mówi się o rzeczach, których my na przykład jesteśmy bezkonkurencyjni. Jesteśmy narodem matematyków. Nie tylko mówię o Banachu, Tarskim i tak dalej, ale w tej chwili od 10 czy iluś lat wszystkie olimpiady informatyczne, matematyczne wygrywają Polacy albo pierwsze miejsce, albo drugie miejsce. I to tak faktycznie jest. Też mało się mówi o tym, że Tarski ze szkoły warszawskiej, z przedwojennej szkoły warszawskiej, podał pierwszą definicję prawdy. Że prawda jest tylko wtedy prawdą, gdy jest prawdą. Czyli zdanie jest prawdziwe wtedy, podane, pada deszcz. Ono jest prawdziwe wtedy, tylko wtedy, kiedy deszcz pada. Zgodność zdania z faktem. Tak. I jest, i na tej podstawie zrobiono logikę zero-jedynkową. A logika zero-jedynkowa dała co? Komputery. Tak. Czyli komputery na całym świecie są dzięki Polakom. Ja mam pytanie jeszcze, wracając nieco do tej perestrojki, bo kiedy zgadzamy się z tym, że perestrojka była kontrolowanym procesem, że to po prostu było no, poluzowanie trochę więzów imperium po to, żeby je po prostu zachować, żeby to się nie rozlazło zupełnie. Teraz pytanie, czy to nie logicznym następstwem będzie, że teraz próbuje Rosja znowu skonsolidować to swoje byłe imperium, w ten czy inny sposób? Jak teraz będzie nasza pozycja w tym momencie? Gdzie my się znajdujemy? A czy perestrojka od razu zakładała, że będzie no, nowy Związek Radziecki, nawet się miał nazywać Wspólnota Niepodległych Państw i tak dalej. I zawsze w trakcie zmian imperium jest no, lekko osłabione. Bo niektórzy rozumieją więcej, niektórzy mniej. Ale proszę pamiętać o tym, jak Mazowiecki wrzeszczał, że żadnego wycofania wojsk rosyjskich nie będzie. Że będzie ten Układ Warszawski zawsze i wszędzie. I to jest absolutnie tak. Więc te tak gadano. Przecież Wałęsa gadał o jakimś NATO bis i najczęściej. Tak. No, to miało sobie być takie NATO bis tutaj, prawda? A naród wymusił. Zobaczcie, że tylko to naród polski doprowadził do tego, że my jesteśmy w NATO, bo politycy, którzy chcieli być no władzy, nie mogą do końca mówić przeciwko narodowi, bo oni wybory muszą wygrać. Oni tam mogą kraść mniej lub bardziej, ale niektóre te podstawowe rzeczy oni muszą przejść w tym kierunku. Przecież myśmy weszli za SLD, prawda? Czyli polityka polska miała ciągłość jakąś tam, prawda? Czyli no, nie można było pójść inaczej. I fiknęli Rosjanom Litwini. A myśmy z kolei wiedzieli, że ma pani w tym swój udział. Że Polska będzie mogła być niepodległym państwem, co wszyscy o tym nie wiedzieli, jak runie Związek Radziecki, prawda? Że on nie będzie mógł tego wszystkiego kontrolować. Wszyscy mówię, wejdą, nie wejdą, prawda, a co, nie będzie tego, bo jest wielki brat. No to jest sprawa jasna, więc myśmy wiedzieli, że należy to no, osłabić, a jest szansa teraz, bo to jest tak, historia daje ci 5 minut, albo zdążysz, albo nie. No i myśmy próbowali wtedy z gronem kolegów, z Piotrem Chlebowiczem, Ruszczyńskim, paru innymi osobami, z dużą pomocą Ireny Lasoty z Waszyngtonu, żeby pomóc, żeby ten Związek Radziecki się rozleciał jak najszybciej i skutecznie. Litwini ogłosili te deklaracje niepodległości. Myśmy tą deklarację od razu przewieźli do wszystkich republik poprzetłumaczaną. I próbowaliśmy wszędzie, nie? Kręcać. No i wspieraliśmy te grupy
niepodległościowe partie się tworzyły. No i szczęśliwie się udało. Zresztą wielu ludzi nad tym pracowało w poszczególnych republikach. Ludzie, którzy wiele lat, i to nie wiele, kilka lat, tylko kilkanaście lub kilkadziesiąt spędzili w łagrach. Bo Antana Sterlecka z łagry plus syłki to jest 28 lat w sumie. No i tak w każdej republice było i ten oparcie na niepodległość było olbrzymie. To było tak jak w 17-18 roku. No, też powstała niepodległa Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, no, Litwa, Łotwa, Estonia. No, to szło wtedy. No więc trzeba było ten minimalny czas wykorzystać. Tak jak rewolucja rosyjska i Bajzel w Niemczech i Bajzel w Rosji pozwolił urodzić się niepodległej niepodległemu państwu polskiemu w 18 roku, tak teraz też takie 5 minut, prawda? No, to się udało, tylko co? Tylko, że Polska nie prowadzi żadnej polityki, ani wewnętrznej, ani gospodarczej, bo tu widać, nie? Zrujnowany przemysł całkowicie. Nie prowadzi polityki wschodniej, no bo po co? A teraz prowadzi politykę prorosyjską. I słuchajcie, i Litwini się tego strasznie boją. Przecież na Litwie będzie antypolskość wzrastała, bo to jest mały naród. Mhm. I oni widzą tak, Boże, Komorowski kocha Putina, nie? No to jak oni się nad naszymi głowami porozumieją, to nie spłukną. Mhm. Czyli coś trzeba robić. Mało tego, nikt nie dbał o to też przez te 22 lata, żeby wspierać Polaków na Litwie, tych patriotów polskich, wychować młode pokolenie wielkich polskich patriotów, Polaków na Litwie. Wschodnich, tak? Tak. Też tego nie było. Po co? Polacy są tam cały czas przyjaciółmi Rosjan. Razem głosują, tak. Razem głosują. No to jak Litwiny na to patrzą, że Polacy razem z Ruskimi idą do głosowania, mają swoich radnych, swoich posłów i tak dalej, no to ja bym się tego bał. Ale jaki to ma sens? Przecież to jest samobójcze podejście. No jest, ale Polska nie reaguje na to. Hej, szef Domu Polskiego na Litwie zabronił w 2008 roku wystawy pro-gruzińskiej. Czy oni są, jak pani uważa, czy oni są zblatowani jakoś, czy po prostu to jakieś fobie litewskie w nich drzemią? Tak jak jest wielka partia promoskiewska w Polsce, tak jest wielka partia promoskiewska na Litwie. Mhm. I tam idą działania w tym kierunku, że straszą ich Polakami, cały czas straszą. I potem już jest tak, że polityk, który chce wybory wygrać, on musi iść w tym głównym nurcie, nie? To jest tak jak w Polsce. Jak Gazeta Wyborcza mówi, że nie wiem, najpiękniejszym piwem, czy najwspanialszą artystką jest jakaś tam osoba, to wszyscy mają tak robić, prawda? I tak jest na Litwie. Tam robi się antypolskość i polityk, który chce wygrać, on musi mówić brednie antypolskie. Jest to zakręcona polityka, to jest krok, z którego się, błędne koło, z którego się wyjść nie da, aczkolwiek są takie artykuły, jeden Litwin napisał i dwa koziołki, na jednym z szabelką z orłem białym, a drugi znak pogoni też, i na tych dwóch kozłach, rozumiesz, walczą sobie między sobą, a tam rosyjski brat już czeka. A to jest proste. Jeśli by Polska nie pomogła wtedy Litwie, i to nie polski rząd, bo polski rząd był szmatławy, polski rząd zastanawiał się, a uznać Litwanie, ile miesięcy, prawda, czy tam dni. W każdym razie Islandia pierwsza, a Polacy tam, nie wiem, jako ósme czy któryś. A powinniśmy jako pierwsi. To był wstyd. Ale myśmy pomagali. Lud pomagał, naród pomagał Polski. I Litwini to czuli. Po prostu to czuli. I tam była bardzo wielka propolskość. Oni oglądali telewizję pierwszą. Tam normalnie przełączało się kanały i był
pierwszy program. Dlaczego to Telewizji Polskiej zaczęło przeszkadzać w 2000 roku? Jednak zaczęło im to przeszkadzać. No. Ale Telewizji Polskiej? Tak, tak, tak. Nie, z tamtej strony. Mhm. I nie robił rząd polski nic, bo przecież no, zobaczcie, czym się zajmują politycy w Polsce. A Ziobro powiedział to. A nie wiem, jakaś pani ma czerwony kubraczek, a zielony kubraczek. A Kaczyński kogoś tam wyrzucił. A Kaczyński wyrzucił, a Kaczyński ma chrypkę. A obraził Merklową. Tak. Dokładnie nikt nie wie, co i jak powiedział, ale no obraził. Ale jakimiś bzdurami. No tak, tak, to są bzdury. Zajmujemy się ploteczkami. Mhm. To są fantastyczne informacje dla magla, prawda? Jak teraz magla nie ma, no to świetne informacje do barku jakiegoś. Idziemy na piwo i sobie politykujemy przy czwartym piwie, prawda? I to są tego typu już informacje, nie? A wiesz, bo on tam jakąś dziewczynę nową ma. I to są tego typu rzeczy. A nie mówi się o rzeczach istotnych. Nie, słuchajcie, skąd się Sikorski wziął? Ja bym chciała zapytać Kaczyńskiego, skąd on w 92 roku wyczasnął Sikorskiego? Może znajomy, na wiceministra. Znajomy mamy może jakiś, nie wiem. No, rozumiesz? No, skąd się wziął facet? Skąd się wzięło wielu ministrów w ogóle? No przecież to są ludzie, którzy jej nie znają. I jest tak, ja pytałam, no mówię, słuchajcie, ale dlaczego ten jest tam, nie wiem, prezesem, jakimś tam ministrem? Przecież on się na tym nie zna. Nie szkodzi, on się pozna. Przepraszam bardzo, ale ja nie chcę, żeby eksperymentowano. Przecież każdy z nas, jak idzie do szpitala i choćby mają powycinać ślepą kiszkę, to on woli, żeby to robił chirurg, nie? I żeby to nie była jego pierwsza ślepa kiszka. Tak. I to jest normalne. A tu? No po co? Nie zna się? No to się pozna. No i mamy Kowala, czy no nie wiem, matematyka, który zajmuje się wycinaniem ślepej kiszki. No i skutek jest wiadomy, a lekarz zajmuje się matematyką. No bo po co, nie? Mierny, ale wierny, żeby nie podskoczył. I to jest we wszystkich partiach. Wiecie, naród musi się zacząć organizować. Właśnie, jak przełamać ten impas? Co możemy zrobić? Przede wszystkim wyjść z domu, pomyśleć, że to nie może być tak, że ktoś to zrobi. Niestety muszę to zrobić ja, każdy mówi, kurczę, tak dalej być nie może, ale każdy z nas. I musi znaleźć ludzi wokół siebie, kto się na czym zna i współdziałać. Muszą się ludzie poznać, musi się skończyć z atomizacją społeczeństwa i to można robić od gminy. Niech to będą stowarzyszenia przyjaciół jakiejś dzielnicy, jakiegoś parku nawet w jakiejś wsi, ale żeby ludzie się poznali. Przed wojną zobaczyli, każdy należał do jakiegoś stowarzyszenia. Żeby zobaczyli, kto kim jest, kto jest na czym zdolny, kto się na czym zna, prawda? I wyłonić elitę jeszcze raz. Ponieważ to jest kłamstwo i też niebezpieczne kłamstwo. A elitę nam wymordowano w Katyniu, prawda? W obozach. Teraz druga wymordowali nam w Smoleńsku i nie ma elity. I płaczmy, bo nie ma elity. Wiecie, no nikt mi nie powie, że w 38-milionowym narodzie jest elita, która się składa ze 100 osób. No to jest bzdura. Dokładnie. Prawda? Jest to bzdura. Elita jest, bo elita to nie są osoby, które powiedzmy mają wykształcenie, to jest wątpliwe w tej chwili, tylko to są osoby, które potrafią realnie myśleć i które potrafią realnie i sprawnie działać. I to może być zwykły chłop na wsi, który ma no, tak zwaną smykałkę społeczną, prawda? Że on potrafi nie tylko dla siebie, ale jeszcze dla innych. I te elity są w Polsce, tylko są zagłuszone chwastami. Chwasty po prostu, mm-hmm. Je zagłuszyli. A media patrzą tak wokół siebie, nie? Bo jest łatwiej. I media mają tak zwany barani pęd, czyli jak jeden dziennikarz napisze, a drugi przeczyta, że dzisiaj, aha, co to tu piszą, no to wszyscy się rzucają na to samo. I mamy największy news. Dziecko zostało przez matkę zamordowane w Sosnowcu, czy tam zginęło coś tam. I to jest są newsy, które ciągną się przez kilka tygodni. No, przepraszam bardzo,
była to bulwarowa wiadomość, która się w bulwarowej prasie ukazywała w danym mieście. Przecież zdarzają się wszędzie psychopaci, wypadki, a teraz wypadek jakiś ważny. No fakt, ale kronika miejska taka to kiedyś była. Kronika miejska. Tak. Ale to jest tendencja światowa, że tak bym powiedział, bo z tego na przykład co widzę w Irlandii, to jest to samo, dokładnie to samo. Ktoś kogoś pobił, ktoś kogoś zgwałcił i mówi o tym cały kraj. To jest po prostu chyba tak, generalnie trend jest taki, żeby trzymać społeczeństwa, ogłupiać społeczeństwa, żeby one były w ciemnocie, a my spokojnie będziemy sobie rządzić. Tak. Żeby nam się nikt tak. nie mieszał, żeby... Tak. Ja przypuszczam, że tak jest. Zatem mówi się o kryzysie, skąd się wziął kryzys. I tam mówią, że banki splajtowały, bo ludzie nie byli w stanie spłacać chybione kredyty. Okej, okay, ale to już jest wynik. Zastanówmy się, dlaczego nie mogli spłacać. I też się o tym nie mówi, że wyprowadzono przez wielkie korporacje, a i małe firmy, całą produkcję do Chin. A Chińczyków jest wystarczająco dużo, żeby wszystko potrafiły zrobić. I budowano potęgę Chin. A proszę zobaczyć, że jeśli w Stanach Zjednoczonych zamknięto jakąś dużą korporację, nawet Adidas, prawda? Ktoś pracował w Adidasie, wiedział, że firma nie splajtuje, mogę wziąć kredyt. I facet pracowałby tam ile lat, prawda? Ale mu firmę zamknęli, bo Chińczyk jest tańszy. I można taniej produkować. Jest konkurencja na rynku. Fajnie. I nawet jeśli but kosztował 20 dolarów, a rozrobiony przez Chińczyka 5 dolarów, to jest problem. Żeby znaleźć kogoś w Ameryce, kogo jeszcze na te 5 dolarów stać. Bo przecież robotnik Amerykanin zwolniony z pracy stracił już dom, nie płaci kredytów i go nie stać na te modele. I nie buduje się własnej gospodarki, nie dba się o swoich obywateli. Tylko po co? W zysk, 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 zysk. 5 centów czasem. O, wiecie, to jest przykład. Firma, wielki koncern w Polsce kupował, nazwijmy to, kosmetyczki. Produkowano przez firmę w Polsce. I okazało się, że po 3 grosze taniej można kupić sztukę w Chinach. No to co koncern zrobił? Zamówił w Chinach. A Polak padł, zbankrutował. No bo przecież ma być taniej, nie? A nie myśli się o tym, że jeśli ja doprowadzam do bankructwa polskiej firmy, to nie tylko bankrutuje ta firma, ale idzie całe otoczenie. Ileś osób związanych z tą firmą i osób, które korzystały z usług, czyli następnych osób. O tym się nie myśli w ogóle. Wszystko jest takie na tu, teraz, już, zysk, mały. 2 centy, ale to już jest dużo. No, to jest makabra. Nie, proszę, dlaczego ZUS plajtuje? Wszyscy ogłosili ZUS plajtuje. A kto kazał firmom robić samozatrudnienie? Ja pracowałam w telewizji, która była bardzo bogatą wtedy firmą. Oto 90. lata. I co wymyślili? Dziennikarzy zwalniamy. Wszyscy dziennikarze nowi mają przychodzić jako jednoosobowe firmy. Czyli nie płacimy składki na ZUS, no bo po co? Taniej. Taniej. I to zrobiło masę firm, tak zwane samozatrudnienie. Jesteś jednoosobową firmą, prawda? Płacisz najniższą składkę z ZUS, no i co? I teraz płaczą, że ZUS pieniędzy nie ma? No, ja widziałem w moim ojczystym, znaczy w moim mieście rodzinnym, nie tylko w moim, bo widziałem te wszystkie pałace, jakie ZUS budował i te wszystkie przekręty, jak to gdzieś zawsze coś tam brakowało i nikt z tym nic nie robił. Także to myślę, ale że tutaj... budował z innych względów, ponieważ wymyślono też, że mają być fundusze inwestycyjne dla inwestycji, powiedzmy tego, dla rent czy tych emerytów innych. I oni się tłumaczą, ale to nie poszło z tych pieniędzy, tylko z innych pieniędzy. I ogłupiają ludzi. To są jedne pieniądze, bo jak masz budżet i dostajesz pensję raz
w miesiącu, to musisz wiedzieć, czy najpierw masz kupić chleb, czy najpierw masz pójść na piwo, prawda? Ty wiesz, co jest najpotrzebniejsze. No i jeśli faktycznie przerost formy nad treścią, czyli ilość osób zatrudnionych i wysokie pensje, ich marmurowe posadzki mają ściągnąć pieniądze dla emerytur, to jest bez sensu. Ale przecież było wiadomo, że emerytury zostały w 1963 roku po prostu Fundusz Ubezpieczeń Społecznych został przelany do budżetu państwa i od tego czasu wiadomo było, że następne pokolenie pracuje na emerytów. Więc to jest taka kasa solidarnościowa. No to wiadomo, że jeśli my pozbędziemy się młodych ludzi, którzy będą płacić składki emerytalne w Irlandii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, to oni nie będą płacić tych składek w Polsce. Logiczne. No, czyli w pewnym momencie babcia czy dziadek... Ale tu się rząd cieszy, że ma zmniejszony wskaźnik bezrobocia z kolei, bo ludzi ubyło. No ale ten wskaźnik i te wskaźniki to jest też chore, bo było tak. Wskaźnik jest ważniejszy od firmy, od funkcjonowania firmy. I dlatego zatrudnijmy jednoosobową firmę, nie płacimy ZUS-u, wskaźnik zatrudnienia nam nie wzrasta, a liczymy go w koszty. No jaka to różnica? Słuchajcie, przed wojną nasi dziadkowie odzyskali niepodległość. Oni byli dumni i harowani dla Polski. I zbudowano. Ile zbudowano? Stocznie, forty, wszystko. Gdynię całą. Całą dzielnicę katowicką, tą po drugiej stronie torów. Przecież są piękne kamienice. Piękne kamienice. Cokolwiek było. A teraz zbudowano co? Hipermarket. No i zniszczono, co się da. Czyli z tego, co pani mówi, taka ogólna myśl, to jaka mi się nasuwa, to powrót po prostu do tego narodowego ducha, narodowej solidarności. Uczenie młodych ludzi historii, uczenie młodych ludzi języka polskiego, zachęcanie do lektur, do poczucia się dumnym z tego, że jest się Polakiem. I następna rzecz, poznawanie się między sobą, współdziałanie, organizowanie potem się w skali miasta, do jakich spraw? Do obrony szpitala, do obrony przychodni, żeby wyłapać znowu tych ludzi, którzy potrafią cokolwiek zrobić. Żeby te elity zaczęły się odnawiać i pogonić polityków, naprawdę pogonić. Bo to, wiecie, to jest, ja to już jako kawał nawet mówię, że poseł jest posłem, bo się go posłało. No nawet słowo świadczy o tym, prawda? Poseł posłany. I on ma wykonywać to, co posłowie chcą. Co ludzie, którzy go posłali, chcą, prawda? Co i wyborca chce. Powinien słuchać wyborców, realizować to, co jest ważne. A oni uważają, że oni są wybrańcy, bo ich naród wybrał. I taki wybraniec, na drugi dzień, jak się okazuje, że on jest posłem, siada, patrzę w lustro, wiem, jaki ja jestem genialny. Ja od dzisiaj wszystko wiem. Ja będę decydował. A nie myślisz, że on jest po prostu durny. On zna tyle. Tak jak każdy z nas. Prawda? Każdy z nas wie, że no znamy się na tym, ale na innych rzeczach się nie znamy. No jak się na czymś nie znam, to szukam ludzi, którzy się na tym znają. Prawda? I ja mogę co najwyżej mądrze kiwać głową. Ale to trzeba mieć pokorę. To trzeba mieć w sobie pokorę. I zawsze szukać lepszych ludzi no od siebie, mądrzejszych, sprawniejszych, bo wtedy jest szansa, że my wspólnymi siłami coś porządnego będziemy robili. A teraz nie. Mierny, ale wiele. Ja jestem najmądrzejszy, ja jestem najgenialniejszy, jestem najpiękniejszy. A ludzie chcą mieć wokół siebie miernych, ale wiernych, którzy poklepują, jesteś piękny. No tak, no w związku z tym ja jeszcze budują i potem są tacy nadmuchane autorytety. O, to jest tak, jak ja bym teraz stwierdziła, że wiecie co, ja zostanę primą baleriną i pójdę tańczyć do baletu Jezioro Łabędzie. Będę sobie tak skakała.
No to przecież każdy powie, no baba zwariowała, prawda? Ale politycy tego nie mają. Że no ktoś powie, no kurde, no. Ale on się nauczy, tak? Zawsze jest. No ale idą nauczyciele, bo są znani, sportowcy, bo są znani, lekarze, bo są znani. O, z Big Brothera, bo go ludzie znali. Norek, tak. Urban określił to jako najdroższe usta w Polsce, bo przez całe urzędowanie powiedział jedno zdanie. A brał kasy tyle, ile brał. Ale wiecie, bo ludzie myślą, a to jest taka zabawa, nie? Ale ci ludzie decydują o naszym być albo nie być. Naszym, no nam zostało jeszcze te 20 lat, może trochę więcej. Ale dla młodych stało całe życie. Czy ludzie sobie zdają sprawę, ile wynosi dług? I on nawet w naszej rozmowie teraz, to nie wiem, skoczył ileś milionów czy set tysięcy do przodu. Jest zegar w Warszawie, który tika. Na niektórych stronach, no na niepoprawnym też jest, prawda? Tak. Że on cyka, cyka. I każdy ale z nas... zdaje się, to nie robi żadnego wrażenia na naszym społeczeństwie. Ale każde dziecię, które jeszcze pokwikuje w łóżeczku, i każda babunia stuletnia jest w tej chwili winna państwu ponad 20, nie wiem, 5 czy około 25 tysięcy złotych. Każdy. Każdy ma taki dług już. Na dzień dobry. Na dzień dobry. I ten dług, jak my tu sobie rozmawiamy, on wzrasta. I jakoś to będzie. A dlaczego myśmy teraz z rezerwy budżetowej, znaczy pardon, z rezerwy Centralnego Banku oddajemy im miliardy. Przecież ta rezerwa była nienaruszalna, że nawet powódź, katastrofa nie była w stanie tego ruszyć, nie? Bo to była taka rezerwa, rezerw. No, no i co? A, bo Europa nas poklepie po tym. Europa nas poklepała, jakby były powstania śląskie, żeby Polsce dać jak najmniej. Druga wojna światowa poklepała nas. Jedną trzecią terytoriumśmy stracili. A generał Maczek chyba w jakiejś knajpie pracował gdzieś tam na północy. Poklepała nas jak cholera. Skarbek pracowała w hotelu. No, słuchajcie, no, to jest przede wszystkim, co mnie Europa obchodzi? Co mnie obchodzi, czy ktoś się podoba albo nie? Ja jestem najważniejsza i mój kraj. Zgadza się? Tak, ale nie uczy się nas historii po prostu. To jest zamierzone, żeby pozbawić nas pamięci. Przede wszystkim uczyć, czytać literaturę. Małemu pułkownikowi powiedział ojciec, jak się nie będą z ciebie bać, to się będą z ciebie śmiać. I to tak jest. I Polska była szanowana, jest szanowana wtedy, kiedy ona dba o swój interes. I nie wolno na kolanach, zwłaszcza do dwóch sąsiadów, do Moskwy i Berlina. To są dwa narody, które tylko i wyłącznie ustępują przed tym, kto jest silny i kto mówi silnym głosem prosto z mostu, bo to jest mój interes, prawda? A nie, a może by tak na klęczka. Oni na łeb wchodzą. Na łeb wchodzą. A poza tym, no proszę Państwa, jak idzie ktoś w parku, nie? Idzie taka chudzinka przerażona, to też człowieka korci, żeby mu mordę dać. A jak idzie takie bysio, prawda? 2 metry, 150 kilogramów żywej wagi, widać, to jeden miesiąc wyćwiczony, no to co? Ktoś mu podskoczy tym w tym parku? Nie. Każdy będą tak. Przynajmniej się zastanowi. Przynajmniej się zastanowi, pójdzie boczkiem, prawda? Bo ktoś jest pewny siebie i on idzie. A jak ktoś tak kręci, tak też nasz kusi. Po prostu podstawy psychologii się kłaniają. I w polityce międzynarodowej też tak jest. Jak ktoś mi dać chce coś, no to grzechem byłoby tego nie wziąć. Przecież oni działają dla dobra swoich państw. Przecież oni gdyby nie robili kosztem Polski jakichś tam kroków, to by działali na szkodę Niemców, Rosjan, Francuzów czy kogoś, prawda? A że ograbiają nas. W polityce liczą się własne interesy, a nie
kogoś. Można wierzyć w polityce tylko w przypadkach, kiedy mamy wspólne interesy. Ja na przykład na Litwie, gdzie oni tam, a bo Moskwy, ale my się boimy, bo Polska weźmie Wilno, tam różne rzeczy. Ja mówię, słuchajcie, ja was mam gdzieś w ogóle. Ani was nie kocham, ani nie lubię. W tej sytuacji politycznej my mamy wspólnego wroga, Kreml. I dlatego jest to uczciwe, że my będziemy wspierać Litwinów, bo oni rozwalają w tej chwili Związek Radziecki i my też. Czyli zbieżność interesów. Nas łączy zbieżność interesów. To samo z Estonią, Gruzją i tak dalej. I przecież teraz Rosja się cementuje. Cementuje się. Ja powiedziałam Ananiczowi, on był dyrektorem Departamentu Europy w 90. bodajże pierwszym roku. I gdzie? W Polsce. W Polsce. MSZ-cie. A ja mu powiedziałem, słuchaj, Polska ma 10 lat. Po 10 latach takiej smuty, jak to kiedyś się nazywało, tak, rosyjskiej, ona się będzie scalała, ona się będzie odbudowywała jako imperium. Mamy 10 lat. To, co przez to 10 lat wyrwiemy, zbudujemy, jest nasze. I te 10 lat trzeba wykorzystać. No i co? No i Putin nastał w 2000 bodajże tam, w pierwszym roku. Czyli dokładnie 10 lat. I teraz ono się cementuje. Imperium rosyjskie się cementuje. No i to widać przecież. Widać. I dlatego jest taki lęk i w Estonii, i na Litwie, i w Gruzji. No i na Ukraina. Przecież Ukraina już też. Czy Ukraina w ogóle, czy tam są jeszcze jakieś naprawdę niepodległościowe nurty, takie po prostu które poważnie są, traktują? Ale one zostały przyjęte też, napuścili ich, że tu musicie walczyć o to, żeby Bandera miał pomniki, prawda, bo to ten, wiedząc, że to na pewno skłóci z Polakami. A człowiek, który to blokował, zginął. Mer Lwowa, Czernowił, usiłował blokować. No i mówić tak, że no my dostajemy na to pieniądze, to my tak będziemy musieli, ale my wam powiemy wcześniej, to wy róbcie jak Żydzi, ajwaj. No i my wtedy nie będziemy. No była propozycja, żeby dać w każdej wsi kamień z informacją poległym takim i takim, że tu zostali zabici Polacy z rąk ukraińskich, tu patrzę jakiegoś innego oddziału, a tu UPA poległo z rąk NKWD tam 49 czy 8. No i wtedy było wiadomo, jednak Polak by nawet zobaczył, że tu NKWD kogoś ukatupiła, to co? No kwiatek da, prawda? No więc to było sensowne, ale po co? Napuszczać, żebyśmy się nie dogadali. Arytmetyka. 50 milionów Ukraińców, 40 milionów Polaków, Litwinów, Łotyszy, Estończyków, w sumie około 8 milionów. Masz Gruzinów, Nazerów i co? I takiemu blokowi nikt nie podskoczy. Nikt nie podskoczy, bo się arytmetyka liczy. Białorusi nie masz. Około też można. 11 milionów. To jest nas 130 milionów albo lepiej. Tych państw takich ogólnie rzecz biorąc. Które mają wspólny interes. Nie, tak, mają wspólny interes. I które to samo widzą. Przecież. No jeszcze mamy też pierwszą Rzeczpospolitą. Łączy nas tak, jakieś takie tak. Odwołanie się do pewnej tradycji. To Ormianin zwrócił uwagę, że popatrz, jak wy sobie tutaj fajnie gadacie. Estończyk, Ukrainiec tam. I mówię, tu nie ma żadnego. I no i wtedy jeden z Litwinów mówi, no a jak to? No przecież to są narody Rzeczpospolitej, byśmy mieli wspólny interes. Tak. I dlatego myśl prometejska Piłsudskiego była tak strasznie zwalczana, tak strasznie zwalczana. Mogę pani coś więcej powiedzieć o tej myśli? No Piłsudski uważał, że Polska będzie stabilnie niepodległa tylko i wyłącznie wtedy, jak będzie odgrodzona pasem na wschodzie państw różnych. Czyli był u nas Kaczyńskiego gest w Tbilisi wpisywał się w tą. Ach, ja byłam tak dumna z Kaczyńskiego wtedy.
tą wizję? I byliśmy na konferencji 20-lecie Grupy Helsińskiej w Kijowie. No i tam Ukraińcy trzymali nasze flagi, demonstrowaliśmy pod ambasadą rosyjską przeciwko, nie? Ja takim wiecu pod pomnikiem gruzińskim w Kijowie właśnie powiedziałem, że ja jestem dumna z tego, że mój prezydent tam był, że on w Gruzji był wtedy. Mało tego, że on zmobilizował, pociągnął za sobą tylu prezydentów. I ja przypuszczam, że to, co się w Smoleńsku stało, to była zapłata za Gruzję. I to, co u nas mówią, ach, tyle o Smoleńsku piszecie, dajcie spokój. Zapytajcie się głupią babę, nie wiem, na rynku w Kijowie, albo w Winnicy, albo rozumiesz chłopa w jakiej wsi, w Kachetii, w Gruzji, gdziekolwiek. Co myślicie o Smoleńsku? No to wam powie, co myślicie. I on nie ma wątpliwości żadnych. Tylko on ma pytanie, zrobili to razem z Polakami, czy osobno? To jest pytanie. Nie pytanie czy. Pytanie jest czy razem. No i jak? Bo jest podejrzenie, że współudział. Zresztą ja napisałem artykuł 15 kwietnia 2010 winni tragedii Putin i Tusk. I napisałem, że chociaż nie mam dowodów w tej chwili namacalnych na bezpośredni udział, to są winni zaniedbań, bałaganu, który doprowadził do tragedii. I podałem tam fakty o tym, że były urządzenia inne 7, jak przylatywał Putin z Tuskiem, a potem tą mobilną aparaturę wzięto. To były te rzeczy, które ja znałam wtedy, prawda? Teraz ich coraz więcej. No, przecież ja, słuchajcie, no, dzwonię do kolegi, matematyka, fizyka z Politechniki, mówię, słuchaj, no jak to jest, że skrzydło samolotu no, urwało brzozę? Z czego ta brzoza pancerne była? Jakaś. Ja mówię, no może wygło, jak to się na Śląsku mówi, wygło, nie? Uszkodziło coś tam, ale nie ten, ja mówię, wiesz co, no moment pędu, no to policz to, spróbuj to jakoś powiedzieć. Mówię, Jadwiga, no co ty, no. Bzdura, nie? Czyli jest szansa, tak? Tak samo w kwestii odrodzenia się społeczeństwa polskiego, tej takiej społecznikowskiej idei, jest szansa także w kategoriach geopolitycznych. Państwa stanowiące ten pas, jako od Morza Bałtyckiego do Czarnego. Wspólny interes, oni wszyscy wiedzą. Tak? To ukrainizm powiedział właśnie. Panie Jadwigo, arytmetyka. Jeśli się nasi nie nauczą liczyć, to będą dalej głupcami. I kacapowi, on tak mówi, kacapowi zależy, żebyśmy się rżnęli między sobą, ale żeśmy się rżnęli parę razy. No i po co? Tak, dokładnie. Na tym korzystał kto? Kacap. To może by tak razem, kacapa. No taki prosty. Ile kacapów jest? 170 milionów? Nie wiem, nie wiem. Nie, poza tym no oni też to nie wiedzą. Masz czubczów tam różnych, tarów i tak dalej. Więc nie jest. No nie chodzi o to, żeby występować przeciwko kacapom, ale żeby czuć się bezpiecznie. Ja bym się czuła bezpiecznie, gdyby była zaprzyjaźniona Ukraina. To, co chciał Piłsudski. Gdyby Petlura wystarczającą silną armię miał, nie byłoby II wojny światowej. Po prostu by nie było. Tylko, że wtedy Ukraińcy nie byli w stanie, nie wiem, zmobilizować się do tego wysiłku, żeby wystawić tą armię czy... Machno był, nie? Część poszło do Machno, część poszło do Petlury, część poszło do rewolucji, a część po prostu nie wierzyła w to, że może być. Samostyna Ukraina. Oni po prostu nie wierzyli w to. A poza tym rząd endecki w Polsce. Przecież endecja paraliżowała. Przecież endecja podpisała traktat ryski, w którym bolszewicy chcieli dać nam Mińsk. A NDC powiedziała nie, bo to za dużo Białorusinów będzie w Polsce. Nie możemy brać Mińska. I Białorusini do dziś mają pretensje. Dlaczego się nie wzięli Mińska? Mielibyśmy teraz coś takiego jak zachodnia Ukraina, prawda? Bo mielibyśmy całe pokolenie, które
Pamiętało Polskę. Pamiętało wolny kraj. Wolną Polskę. Zachowało język. Przecież język ukraiński zachował się na terenach, które były w Polsce. Przecież przed wojną wychodziło 100 gazet w języku ukraińskim. I oni są w stanie odnawiać przez zachodnią Ukrainę. Uczyć języka. To jest paradoks właśnie. Tak. Ale to trzeba o tym wiedzieć, trzeba o tym mówić bez kompleksów. Tak. Ja w parlamencie Litwy, no mówiłam wprost, macie promiskiewską partię, która was pcha przeciwko Polsce i doprowadzicie do tego, że nie będzie tak, jak myśmy wtedy walczyli o wolność Litwy, że przez tą granicę przechodziło wszystko, elektronika podsłuchowe, nasłuchowe, nadawcze, siakie, owakie, prawda? Co jest w tej chwili w albumie napisane w szczegółach i to nie tylko przez polską stronę, ale również przez stronę litewską. Jak to było wtedy. Polacy palcem nie kiwną. Nie będzie Sławka Skrzypka świętej pamięci, który zginął pod Smoleńskiem, który przywiózł szpital. Polowy szpital. Nie będzie, no bo co? Tych Litwinów, którzy tak męczą tych Polaków, będziemy wspierać? Absolutnie nie. I to jest gra Moskwy. Ale no my nie mamy, no przecież Macierewicz podał, że z tych wszystkich ministrów spraw zagranicznych to chyba jeden nie był tylko agentem. A to, że oni się nie przyznali, że oni byli agenturą, ja mam prawo myśleć, że ich szantażowała Moskwa, nie? Tak. No przecież to jest proste. Nawet chłop zwykły wie, że jak przeskrobie, a go szantażują, to on powie, a to, że ja tam zdradziłem żony, to żona już wie, bo się przyznałem, prawda? I nie ma szantażu. No żona tam go raz zdzieli po mordzie i się skończy, prawda? A tutaj oni nie ujawiają, że oni byli agentami. On jeden z drugim. Nie przyznam, tak, byłem agentem kablowym, wybaczcie. Nie ma tego. Więc co? Więc są szantażowani. Ale to też wychodzi taka małość. Przecież nie każdy, kto był, nie każdy musi być na tym świecie ministrem. Tak? Dlaczego oni akurat muszą być, skoro mają taki akurat, takie tło, przysiadali się, jakie mają. Dokładnie. Bądź sobie dalej lekarzem, inżynierem, tak, nie tak. wiem, dentystą. Nie, no. Sprzątaczem, kierowcą. Wykonuj swój zawód, ten, który się nauczyłeś. Idź, siedź cicho. Ludzie ze sfałszowanymi życiorysami potrafią na Śląsku przekrzyczeć, to ja byłem największy patriota. Ja. I pouczać mnie facet, który wziął na pochodzenie niemieckie obywatelstwo. Jako miał oszczelka niemieckiego? Nie, jakąś babcię miał, która gdzieś tam się urodziła w Afel, gdzieś nieistotne. I facet, który, rozumiesz, po wojsku idzie do pracy w telewizji w 1985 roku, a potem jest jednym z dyrektorów targów. No i ludzie tak sobie wierzą w to. Co jest najgorsze? Że nikt nie patrzy, kto kim był. A przed wojną, żeby się oficer mógł ożenić, to musiał mieć zgodę, bo sprawdzano żonę. Bo sprawdzono żonę. A żony oficerów dwójki przechodziły szkolenie. I taka żona oficera dwójki, to może nie oficer, ale taka sierżant to na pewno, rozumiesz? I tak nie było możliwości, że pod żonę podejdę, mówię, popatrz, tu musisz powiedzieć, bo zobacz, on cię zdradza. No to ona wiedziała, nawet jak zdjęcie pokażą. Ta się uśmiechnie, to łobuz, dajcie mi to. Z innymi tak robię, ze mną nie da być to. Ona wiedziała, że jak ona to zwinie, to pokażę mężowi, że będzie miał, bo by miał informację taką. Więc nawet nie próbowali. Pod żonę oficerów wojskowych nie podchodziło, bo to były jeszcze gorsze Francy, aniżeli ich mężowi. Tak, znowu Polki. W Polkach nadzieja. Może dlatego, że Polki, znaczy w ogóle jak kobiety walczą, to jak samice w każdym kraju. Walczą, jak się podejmuje walkę w ogóle, to po to, żeby zwyciężyć. Ona zagryza. A jak samce walczą ze sobą, żeby pokazać, no, który mocniejszy, tam się puszy. Jak widzi, że ten wróg jego to jest trochę silniejszy, podwija ogon i zmycha, prawda? To tak jest. Oni robią to dla pokazania jakiś tam, prawda? A kobiety jak walczą,
tak jak powiem, żeby no, polować, zabić albo no, w obronie stada. I to już tylko nie pobrzmiało, już to było takie z powstania teraz styczniowego, bo jedna dziewczyna weszła już w ostatniej fazie bitwy, no i zastanawiali się ten taki no, oficer, taki chudziutki, malutki, jak on strasznie tam no, siecze strasznie, nie? No i się okazało, że to była właśnie babka, nie? A tak to, ja nie wiem, na Śląsku matriarchat panował latami. Mówią, że to tak, a biedne te kobiety, bo musiały mieć nogi. Nie, kobieta wiedziała, że mężczyzna przynosi pieniądze. To jest jak warsztat. Ona wiedziała, że on musi utrzymać rodzinę, że on daje chleb jej i całemu domowi. No to jak pracujesz samochodem, to co, kucujesz. Ja widzę, jak mam taksówkarza, to patrzy, czy tu rysa, a tu w kółku, nie tego. No jak przychodzi zmęczony, to musiał na drugi dzień być zdrowy. To no, oczywiście moczyły nogi, żeby odpoczął, zjadał największy kawałek, prawda, jako pierwszy, bo on musi mieć siłę. I to nie było logika. To logika. Tak, logika. Logika. Ale on oddawał wszystkie pieniądze i żona rządziła domem, on miał wszystko przygotowane. Ona wiedziała, za co to robi. Tak, o, bo ona, bo oni pracowali razem. To było gniazdo, to było gniazdo. I jak samica siedzi na jajkach, to samiec poluje, prawda? On niesie, bo to jest rodzina. A teraz to się rozpadło, no to jest takie nijakie, nie? Ale jest szansa, że to powróci. No, powinno i teraz te feministki, no. Przecież to tłumaczenie Polkom równouprawnienia feministy, przecież ktoś nam mózg upadł. Przecież Lech Jerzwek o tym pisał. Pierwszy traktat wojskowy napisała kobieta Polka o maszynach nadleżniczych. W Rzeczpospolitej nie było problemu z równouprawnieniem żadnym. Dziedziczyły normalnie. Nie to jak w Anglii na przykład. Jak w Anglii. Nie było gdzie tego. Były biedne, bo nie w końcu było. Nawet musieli się odłączyć od kościoła. Bo... U nas przecież w rączkę całowaną była cześć kobiety. A dlaczego? Bo jak mąż szedł w dzikie pola walczyć, a wracał po 2 latach, no bo nie doszedł w te dzikie pola i wrócił jeszcze tam trochę było wojny, to on się cieszył, że dom stoi jeszcze, nie? Że ona to utrzymała. A jak wróg z drugiej strony szedł, to dziewczyny kierowały obroną grodu z 15-latkami, no i z tarcami, którzy swoją mądrością sztuki wojennej no wskazywali, nie? Że tu trzeba tu ufortować, to tego, ale walczyły dziewuchy. I to było normalne. A teraz się u nas robi równouprawnienie, bo kobieta uciskana, bo tego... No zobacz, jak mnie widzisz, czy sądzisz, że jakiś chłopiec kiedykolwiek podskoczył? Nie wydaje mi się. No i tak jest normalnie. Jeśli kobieta jest normalna, to funkcjonuje normalnie. A nie wiesz, robić siebie taką prześladowaną ofiarę, coś. No, no jak chce być taka, no to taką będzie. Ale jeśli nie chce być, no to nigdy podskakiwał nie będzie również. Czyli drogie panie, pozostańcie normalnymi. Akceptujemy was takimi, jakimi jesteście. Pani Jadwigo, chciałem bardzo podziękować za ten wywiad. Widzimy się dzisiaj wieczorem. Zapraszamy wszystkich na nasze wieczorne spotkanie. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.